W prawie 6 latach do Kamienia Krajeńskiego powrócił posterunek policji. Z tej okazji właśnie w tym mieście zorganizowano powiatowe obchody Święta Policji, w których uczestniczył komendant wojewódzki z Bydgoszczy, inspektor Paweł Spychała. Czołem policjanci! Czołem panie komendancie! Odwrót flagowy. Lagę państwową podnieść. Szanowni Państwo, wierzę, że ten posterunek, który powstał w Waszym mieście w Kamieniu Krajeńskim, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. I tak jak w swoim liście Pan Minister przekazał nam, oby Wam się żyło bezpieczniej i obyście zawsze mieli w nas wsparcie. Z okazji Święta Policji życzę wszystkim dzisiaj wyróżnionym, nominowanym wszystkiego dobrego. Dziękuję za tą służbę, bardzo ją wysoko oceniam. Chciałbym, żebyście również podziękowali swoim najbliższym, rodzinom, ponieważ najważniejsze jest, żeby byli w trudnych chwilach, bo ta służba wtedy staje się łatwiejsza. Za to wszystko dziękuję. Komendant podkreślił, że remont posterunku i przede wszystkim jego ponowne otwarcie było możliwe dzięki zaangażowaniu się władz samorządowych, szczególnie burmistrza Kamienia i tamtejszej Rady Miejskiej. Nie sam budynek, a obsada będzie nam tutaj towarzyszyła w takim wymiarze, że zapewni bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom, a nawet myślę, że będzie wsparciem również dla powiatu. Wypowiadając się w imieniu wszystkich kolegów samorządowców, panie komendancie, chcę powiedzieć, że my czujemy się naprawdę na terenie tego powiatu bezpiecznie. Czasami tej policji nawet sobie żartujemy, że może i widać trochę za dużo, ale myślę, że właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Przy tej okazji w Kamieniu zorganizowano także powiatowe obchody Święta Policji. W ich trakcie awanse na wyższe stopnie zawodowe odebrało 8 policjantów, a 2 zostało odznaczonych medalami za zasługi dla pożarnictwa. Remont posterunku policji w Kamieniu kosztował samorząd gminny prawie 500 000 zł. Posterunek będzie otwarty od 7.30 do 15.30. Oddziałem baczność, dowódca kompanii honorowej, odprowadzić sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i kompanię honorową w miejsce rozformowania.
Panie komendancie, dowódca uroczystości, nadkomisarz Zemskowski, melduje zakończenie uroczystego apelu. Maciej Bur, Krajna TV.